Salon Polityczny. Renata Wicman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Edward Strusewicz, wiceminister kultury z akcji wyborczej Polaków na Litwie. Dzień dobry, witamy pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wpisze pan narodowość w paszporcie, jeżeli będzie taka możliwość? Jeśli parlament na to przystanie, tak. Dlaczego? Jest to pewien rodzaj tożsamości, wykazania tożsamości i jednocześnie podkreślenia po raz kolejny sobie i innym, że się należy do określonej grupy etnicznej. Ale są też obawy, że taki wpis narodowości w paszporcie może też służyć, może być powodem do dyskryminacji lub uprzywilejowania pewnych osób o pewnej narodowości. Nie podziela pan takich obaw? Minister Sprawiedliwości wypowiedział się na ten temat, że jeśli takowy wpis zostałby wprowadzony na Litwie, znaczy jeśli odpowiednie akta prawne na to zezwalałyby, to nie byłoby to sprzeczne z, powiedzmy tak, z dokumentami unijnymi, które określają pewne zasady i reguły tutaj. No tak, ale jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mówi, że wpis o przynależności narodowej byłby sprzeczny z bezpośrednim przeznaczeniem paszportu czy karty tożsamości. Z jednej strony cieszę się, że w ogóle ta inicjatywa, która pochodzi od członka Partii Pracy, znalazła swoje poparcie u partnerów koalicyjnych, bo właściwie tak się powinno odbywać, tak powinno być w układzie koalicyjnym. Nie blokowane któreś inicjatywy, a szukanie możliwości, ażeby ona została jakby urzeczywistniona. Także sądzę, że tutaj kropki nad i zostaną postawione. Mhm. Czy sądzi pan, że Rada Koalicji Rządzącej zgodziła się na wpis o narodowości w paszporcie, było głosowanie? Czy to znaczy, że równie łatwo zaaprobuje to też Sejm? Czy głosowanie w Sejmie to już będzie tylko formalność, jak pan sądzi? Oczywiście nie będzie to sama formalność, ale w tym przypadku, jeśli Rada Koalicyjna na to poprzestała, już jest to pewna droga do sukcesu, pewne ułatwienie nad tym głosowaniem, ale jednocześnie chciałbym podkreślić, że ten temat nie jest tematem, powiedzmy, mniejszości narodowych, dlatego że na tym wpisie, zresztą jak też wiadomo od samego inicjatora, zależy bardziej Litwinom niżeli Polakom albo przedstawicielom innych mniejszości narodowych. Także tego nie należałoby utożsamiać z, powiedzmy, z roszczeniami albo oczekiwaniami tej samej społeczności polskiej, czy określonych innych grup etnicznych. Sejm ubiegłej kadencji odrzucił taką propozycję, bo też była próba, żeby uprawomocnić taki wpis w paszportach o narodowości. Jak pan to skomentuje? No, zobaczymy, jakie debaty będą w parlamencie, jakie będą głosy za, jakie będą głosy przeciw, także. Ale to nie jest taki relikt z przeszłości, bo z tego, co pamiętam, pan albo to potwierdzi, albo odrzuci, albo zaneguje, to w czasach radzieckich był taki przymusowy taki wpis narodowości, tak, w paszportach? Nie umiem powiedzieć, czy to było przymusowe, ale w każdym razie coś takiego było. Ale jest to pewnego rodzaju, mówię, próba wykazania swojej tożsamości, możliwość wykazania swojej tożsamości w ten sposób, ale mówię, to nie jest kwestia najważniejsza albo kwestia dotycząca jakby spraw mniejszości narodowych. No to zmieniamy temat. Na jakim etapie jest obecnie ustawa o mniejszościach narodowych, panie ministrze? Dobre pytanie. Jeżeli poważnie, to 28 października ruszył proces legislacyjny tej ustawy, czyli no właśnie, czekamy, co to znaczy, proces legislacyjny ruszył? Czekamy na wnioski teraz od innych resortów i to pójdzie na posiedzenie rządu. To znaczy niekoniecznie powinna być omawiana na komitecie strategicznym. To znaczy może być, bo ale niekoniecznie. Wcześniej było mówione o tym, że jest teraz na komitecie. Teraz się okazało, że komitet strategiczny. Otrzymaliśmy rozporządzenie premiera, ażeby proces legislacyjny wszcząć tej ustawy. Kiedy został właśnie rozpoczęty ten proces legislacyjny? 28 października. I ile może potrwać? Czy są jakieś tam normy? Ile macie czekać na wnioski ministerstw poszczególnych resortów? Praktyka wskazuje, że to może być około miesiąca, ale właściwie liczymy na to, że to w ciągu 2 tygodni będziemy mieli pierwsze wnioski i skierujemy to do rządu. Wnioski napłyną ze wszystkich resortów, wszystkich ministerstw, czy tylko poszczególnych? Poszczególnych. Jakich?
poszczególnych, do których właśnie zwracaliśmy się, a z listy to wynika tak, że to jest Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Resort Oświaty, Komisja Językowa. I bodajże tyle. Mhm, czyli, bo z tego co pamiętam, to jak była grupa robocza, której pan przywodził, do tego grupa była robocza stworzona, żeby właśnie jakby napisać projekt, stworzyć projekt ustawy o mniejszościach narodowych, wytyczne, to przedstawiciele właśnie tych resortów należeli do tej grupy roboczej. I oni przegłosowali, jakby wspólnym było Dokładnie. Osiągnięciem to wypracowanie wytycznych, jak pan mówi. Tak. Czyli teraz zwrócenie się znowuż do nich, po to, żeby oni zaaprobowali. To jest trochę marnowanie czasu. Ale taki mamy proces stanowienia prawa. Nie możemy tego obejść, bo tym bardziej, że ten proces gwoli ścisłości należy zmienić, wymienić, że on trochę uległ zmianie od 1 maja. Czyli musimy po prostu ten, jakby tą drogę biurokratyczną, tak? Określmy to tak, przejść. Czyli nie jest to takie tylko odciąganie w czasie, taka zwłoka specjalnie. W tym przypadku... I tak, i nie, bo nie ma zwłoki, dlatego że mówię, ten proces ruszył, ale właściwie projekt tej ustawy można było omówić w lipcu na Komitecie Strategicznym. Można było i wtedy nie trzeba byłoby czekać na wnioski tych poszczególnych resortów. Trzeba byłoby, tylko że to byłoby wcześniej, nie 28 października, a moglibyśmy. A teraz się okazało, wcześniej. Że projekt leżał, czekał na to, aż go umówi Komitet Strategiczny. W rządzie, dokładnie. Komitet Strategiczny go nie umówił. To jest pytanie dlaczego? Nie wiem. Pytanie pan. Nie do mnie w tym przypadku. A jak to jest, że pan podpisał właśnie jako wiceminister ten projekt ustawy, a nie minister Birutis? Bo teraz mówi się o tym, że to też jest trochę sprzeczne z prawem, że to minister musiał podpisać ten projekt. Wiceminister zgodnie z prawem może podpisać projekt ustawy albo projekt innego aktu prawnego, który jest kierowany do rządu albo do parlamentu. W tym przypadku... No ale słyszał pan teraz głosy, że teraz się zastanawiają, dlaczego minister, gdzie był minister, dlaczego minister nie podpisał, tak? Jest to o tym taka dyskusja? W każdym razie w naszym resorcie tej dyskusji nie ma. A w innych, a w ogóle w okularach słyszy pan takie zarzuty, tak? Dotychczas oficjalnie z tym nie spotkałem się, tylko akurat przed 2 dniami, przedwczoraj rozmawiałem z posłem Stepanowiczusem, więc on gwoli ścisłości pytał, kto podpisał. Co powiedziałem? Akurat on mówi, że to z jego praktyki, jak pracował w 15 rządzie, mówię, u nas w resorcie to była norma, że najczęściej to wiceministrowie podpisali takie. Czuje pan, że jest wola polityczna 16 rządu, żeby wreszcie przyjąć taką ustawę? Czuję, ale realnie to się okaże. Czyli co? Znaczy, muszę teraz jakoś to umiejętnie wymignąć się, żeby nie mówić za dużo jako polityk. Chodzi o to, czy nie będzie weta. Pani prezydent? Tak. Jeśli będzie weto, więc ustawa powinna wrócić jeszcze raz do parlamentu. O ile zostanie przyjęta za pierwszym jakby podejściem. Także na dzień dzisiejszy może być ta wola polityczna, tylko tutaj jest jeszcze wiele kropek. Ale tak czy inaczej, optuję za to i zostaję przy tym, że ta ustawa będzie przyjęta, dlatego że to są po prostu... normy obowiązujące w Unii Europejskiej, to co my w 2000 roku jako kraj zobowiązaliśmy się, czyli ta sama konwencja o ochronie mniejszości narodowych, wprowadzenie tych norm jest koniecznością do prawa litewskiego po prostu. Dziś czy jutro to zostanie przyjęte, tak się stanie. Dziś czy jutro, czyli były plany, żeby na wiosennej sesji parlamentarnej przyjąć, teraz potem odłożono na jesienną sesję, teraz już pan mówi znowu o wiosennej sesji, dziś czy jutro nie, na dzień dzisiejszy nie. Jest plan, że w planie prac parlamentarnych, że w listopadzie albo w grudniu, są te 2 miesiące ujęte, ustawa trafia pod obrady parlamentu. Mhm. A jakie punkty ustawy budzą teraz największe kontrowersje? Ciągle te same? Chodzi o podwójne nazewnictwo ulic i miejscowości, czy też o używanie języka narodowego? Można tutaj domyśleć albo uwzględniać opinię publiczną, że właściwie chodzi o używanie języka mniejszości narodowych w życiu publicznym. Czyli o podwójne nazewnictwo. Nazwy ulic, nazwy miejscowości. No, a co AWPL zrobiła
żeby zmienić właśnie nastawienie społeczeństwa, też polityków, którzy są przedstawicielami tego społeczeństwa w Sejmie, żeby przekonać ich, że tak jak pan mówił wcześniej, że to są normy europejskie, jesteśmy w Unii Europejskiej. Gdyby na rynku politycznym graczami byłoby, powiedzmy, tak ogólnie biorąc, Polacy i Litwini, to chyba przekonywać zbyt wiele tutaj nie trzeba byłoby, o ile nie mielibyśmy pewnych stron albo graczy trzecich. I na rynku politycznym akurat to jest odczuwalne, że są czasem podsycania zupełnie z obcych, nazwijmy to tak, trzecich stron. A w czym się to wyraża? Gdzie pan widzi takie przykłady wyraźnego podsycania trzecich stron? Nie mogę tutaj zejść, mówię, do politykowania, bo muszę zachować pewną retorykę jako osoby pracującej w urzędzie państwowym. Powiedziałem i tak dużo. Domyślam się, że opinia publiczna i słuchacze doskonale rozumieją, o czym mówię, ale wierzę, że tak czy inaczej, bo coraz więcej głosów akurat słychać, że mamy raz, że wspólną przeszłość, dwa, że możemy budować wspólną teraźniejszość i przyszłość. Także sądzę, że... A pan te głosy słyszy w Sejmie, w ministerstwie czy na ulicy? Gdzie pan słyszy takie głosy? Czy to jak pan czyta portale litewskie, opinie, bo gdzie pan słyszy, gdzie pan widzi tą opinię? Bo z sondaży, ostatnich opinii właśnie, jeżeli chodzi o wyniki sondaży, to nie wygląda to tak optymistycznie, jeżeli chodzi o stanowisko społeczeństwa, co się tyczy podwójnego nazewnictwa ulic. Znaczy, jeżeli chodzi o stanowisko społeczeństwa do przyjęcia tych norm. No tak jak to media przedstawiają też, przecież i pana często zapraszają na różne audycje, do różnych audycji w litewskich mediach. No niestety czasem media to przedstawiają w formie, powiedzmy, media pewnych zagrożeń, tak? Że to jest rzeczywiście inwazja, zagrożenie dla litewskości, dla tożsamości, co zresztą dla pewnej grupy społeczeństwa może okazywać się prawdą, ale to jest grupa albo grupka. I nie należy tutaj uwzględniać, że tak myśli stanowcza większość. No właśnie, żeby ta grupka nie narzucała swojej opinii. Nacjonalizm nie przeradzał się w jakieś skrajności. Dlatego, że tak zwany patriotyzm właśnie zaczyna się od drobnych rzeczy, a kończy się później na czymś takim, co miało miejsce na przykład 2,5 lata temu w Norwegii. Zmieniamy temat na koniec już, bo jest przygotowany projekt ustawy budżetu na przyszły rok. Czy w tym projekcie budżetowym więcej, czy mniej jest pieniędzy przeznaczonych na mniejszości narodowe, panie ministrze? W pierwszym projekcie jest status quo, czyli na sprawy związane z mniejszościami narodowymi jest przewidziany 1 000 000 litów. Ale to nie oznacza, czyli że... Czyli tyle, ile w bieżącym roku, tak? Tak, to nie oznacza, że na to się zgodzimy jako Ministerstwo Kultury, dlatego że gwoli ścisłości tylko przypomnę, w głosowaniu nad projektem budżetu Ministerstwo Kultury wstrzymało się, jak było głosowanie w rządzie. Czyli, a jakie są wasze warunki, żeby się nie wstrzymać, tylko głosować za? To też... Te warunki też dotyczą większych kwot pieniężnych dla organizacji mniejszości narodowej. Między innymi też, i chodzi też o wzrost wynagrodzenia dla osób pracujących w sektorze kultury. To jest na dzień dzisiejszy temat dość szeroko omawiany, bo projekt ustawy budżetowej jest w parlamencie, w komitetach parlamentarnych. Także optujemy za tym, żeby wzrost wynagrodzeń zgodnie z przewidzianym harmonogramem, który został przez Ministerstwo Kultury przygotowany, żeby wzrost wynagrodzeń rozpoczęłby się od przyszłego roku. Mhm. A jak się układa współpraca Rady do Spraw Kultury z Ministerstwem Kultury? Można powiedzieć, że różnie, ale właściwie Rada swoją realną działalność zacznie od przyszłego roku, bo teraz jeszcze są formowane, powiedzmy tak, kończy się etap finansowania tegorocznych projektów, które Ministerstwo Kultury powinno kończyć. Czyli zanim Rada nie dysponuje jakimiś konkretnymi kwotami pieniężnymi, to jej działalność ogranicza się tylko do... Do tego, że przygotowuje się do szerokiej działalności. Tak, w przyszłym roku. Tak. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. W naszym radiu.
Naszym gościem był dzisiaj Edward Trusewicz, wiceminister kultury z akcji wyborczej Polaków w Niemczech. Radio Znak Wiedzy.